Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność w tym tygodniu dyrygować Orkiestrą Opery Filharmonii Podlaskiej. Bardzo nietypowy program. Leonard Bernstein, Igor Strawiński. Takie to zderzenie dwóch kompozytorów. Jeden może bardziej związany kompozytorsko z musicalem, drugi Strawiński, wielki reformator, można powiedzieć, muzyki, jeśli chodzi o stylistykę, o estetykę. W dzisiejszej otwartej próbie generalnej zauważyłem, że więcej entuzjazmu i więcej może nawet takiego wyczucia mają całkiem małe dzieci. 8-9-latki po zagraniu jakiegoś fragmentu Bernsteina kojarzą to od razu z jazzem. Natychmiast małe dziecko w 8 rzędzie powiedziało: tak, to jest jazz. To znaczy, że jest to w sumie pozytywny objaw, że młode pokolenie, najmłodsze pokolenie zaczyna być reagujące na to, co się dzieje w sztuce, co się dzieje w muzyce. I to jest tym bardziej krzepiące, że w sytuacji, kiedy muzyka jako przedmiot zniknęła zupełnie ze szkół, stała się jakimś przedmiotem pomiędzy pracami ręcznymi a WF-em, w ogóle nic nieznaczącym. Takie koncerty jak dziś dla dzieci, otwarte próby, mają wielki sens i mają absolutnie wielką rolę edukacyjną, bo inaczej za 10 lat filharmonie w Polsce będą puste. Serdecznie i gorąco zapraszam Państwa do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Zapraszam w każdy piątek na koncerty. Dzieje się dużo ciekawych wydarzeń, dużo ciekawych koncertów. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Proszę się nie odwracać od Filharmonii.